Proszę usiąść. Otwieram sprawę. Przed właśnie sądem okręgowym będzie rozpoznawana sprawa pana pedobila. Stawi się oskarżony z aresztu śledczego, zamieszkały w Woli Mileckiej, niekarany. Jego obrońca? Adwokat NKKF. Dziękuję. Prokurator Julia Jopa. Dziękuję. Stawili się również pokrzywdzeni pani Gosia Pantera, Klara Kubik, Kinga Bill. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu pani prokurator. Dziękuję. Oskarżam pedobira o to, że 13 lutego 2013 roku w Woli Mileckiej około godziny 11 dokonał zabójstwa Maryli Różewicz. Oskarżony dowiedział się, że jego kochanka chce go zostawić. Do kłótni między kochankami doszło przy schodach i w trakcie oskarżony zrzucił swoją kochankę ze schodów. Na skutek wstrząsu mózgu kobieta zginęła na miejscu. Pedobir jest oskarżony także o dokonanie zabójstwa. Nie mogę iść do więzienia. Jedyne, co mogę dla pana zrobić, to zapytać się, czy zrozumiał pan akt oskarżenia. No tak, oczywiście, że zrozumiałem, no ale to nie ja je zabiłem. Wysoki sądzie, wszyscy chcą, żebym to ja poszedł do więzienia. Ale to nie było tak. Zapytajcie się mojej żony, czy ona wie coś na ten temat. Mnie nie było w szkole, gdzie to się stało. To co pan robił 13 lutego? Między godziną 10:30 a 11 i 14 lutego o godzinie 19. Niech pomyślę. 13 lutego, środa, o godzinie 10:30 byłem w restauracji, natomiast 14 bawiłem się na dyskotece. Była to godzina około 18:30. Czy może ktoś to potwierdzić? W środę niestety byłem sam, więc świadków nie ma. Natomiast w czwartek byłem z Oksaną, jednak ona wyszła z imprezy wcześniej. Przypomnę panu, że porwał pan dwie osoby i jest to udokumentowane na filmach, które są dołączone do akt. Wysoki sądzie, proszę o otworzenie dowodu numer 1. Życzyłoby trzeci, bo to ta ten. Aha, by trzeci. Czekajcie, weźmiemy jakiś papier. To zaraz. I teraz tak. Nie wiem. Ten podnos będzie taki. Uuu. Ej, mam przyniosek trochę ręcznika papierowego. Bo nie za tym ręcznikiem podłogi wycieram. Dobra, i teraz uwaga. Zamieniamy się w wasze postacie, które będą, które są na wyspie. I trafiliście na błoto. Musicie ustawić w kole. Albo wyjdźmy na zewnątrz. Tutaj jeszcze zamknijcie koło i tam się przesunie do strony. O tutaj, w tą stronę. I teraz tak. Na środku jedna osoba. Zrobimy tak zwane błotko. Nie będzie ono bardzo duże. Wręcz niewielkie. I teraz tak, waszym zadaniem, jesteście dużą grupą, chyba że się podzieli może, dobra, może nie całą grupę, bo jest was jednak za dużo na tą salę, tylko po 5 osób z każdej grupy do tego zadania. Ona jest bardziej na siłę. Olivia, Olivia, Więc macie wybrane. Ktoś wiecie, co jeszcze tam powiniecie? Dają kawałki tej bibułki swoim członkom do rąk. Nie, króciutkie, tylko żeby było widać, że nie jesteście drużyny. A na nadgarstkach? Obojętnie, gdzie chcecie, to najlepiej tutaj czoło na pierwszy. Żeby było widać tylko z jakiejś rozciągłości. Nie na czoło. Thank you.
Trafiło, bo widzimy, że tutaj bardzo szczęśliwy dzisiaj. Tak samo tutaj druh Nadaga i druh Wojtek też bardzo zadowoleni, szczęśliwi. O co chodzi? O co chodzi? Druhu Michale? Ja nie druhu Michale, druh skomentuje, co się stało. Może druh Wojtek powie. Bo ten Achmed to mój ojciec. Nie, ale nie, ten tekst to dobra. Druh skomentuje? Nie. A może pójdziemy do domu już?